Cześć! W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o no właśnie, chciałem zrobić zapowiedź, ale Damian się wyrywa, że on musi opowiedzieć sam o sobie, tak więc oddaję głos. Zazwyczaj zapowiedzi robi Bartek, ale tym razem postanowiliśmy zmienić konwencję i zapowiem się sam. Dlatego w dzisiejszym odcinku podcastu Project Up opowiem o tym, czym jest e-commerce cross-border crossborder multichannel i o tym, w jaki sposób zarobić miliony monet na sprzedaży stolików kawowych. Cześć Damian. Cześć. Bardzo mi miło. Mi również. O czym my dzisiaj będziemy rozmawiać? Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy warto e-commerce wprowadzać na marketplacy, w szczególności te światowe, w modelu cross-border, w którym się specjalizuje ja i moja firma. No, przede wszystkim w naszej domenie leży Amazon, ale porozmawiamy też o innych marketplacach, jako ciekawej alternatywie do Amazona. To jeszcze, jakbyś więcej powiedział o sobie i o firmie, tak żeby nasi goście mogli. Zrozumieć, kim jesteś i co robisz. Pewnie. Damian Wiszywaty jeszcze raz. Moja firma Gonito. Od 7 lat zajmuje się wprowadzaniem sprzedaży na europejskie marketplace, również te światowe, ale naszą domeną jest ostatecznie rynek niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, brytyjski, niderlandzki, belgijski, szwedzki, a nawet turecki. Ostatnio, pomimo tak, że to takie w połowie europejski. Zajmujemy się wszystkim od momentu przygotowania strategii, po wprowadzenie produktów na marketplace, przez obsługę sprzedaży, pozycjonowanie, reklamodawstwo, optymalizację logistyki i wszystko co związane z integracjami, połączeniami i płynną automatyzacją sprzedaży w e-commerce marketplace'ach. Strasznie dużo nie jest tak dużo, ja to mówię inaczej. Gdybyś na przykład wymieniał taką multifunkcyjność agencji SEO, albo agencji zajmującej się Facebookiem, to tam też potrafią się powiedzieć, że robią optymalizację postów, robią kampanie sprzedażowe, dobór odpowiednich słów kluczowych, pozycjonowanie organiczne i tak dalej. Tych, że tak powiem, aktywności można multiplikować. Ja to mówię tak, ponieważ nasza domena jest co do zasady. you <laughs> Trochę jeszcze takim e, greenfieldem, trochę takim poletkiem nieznanym. Trochę zazdroszczę. No fajnie być pionierem, nie ukrywam. E, pomimo tego, że, e, że przez te 7 lat już tam coś potra potrafiliśmy zaszczepić e, wśród, e, wśród e, naszej społeczności około Amazonowej i około marketplace'owej. Niemniej, określając to, co my robimy, warto wymienić te wszystkie czynności, ponieważ to może nie być takie oczywiste. Tak naprawdę e, zasadą e, naszego działania jest jest y, trochę tak jak właśnie te 10-15 lat temu agencje SEO i SEM my też robimy pozycjonowanie, też robimy reklamodawstwo, tylko wokół tego jest jeszcze wszystko to, co jest związane z takim backendem typowo marketplaceowym, typu właśnie na przykład optymalizacja logistyki Optymalizacja integracji, automatyzacja sprzedaży, wszystko co związane z obsługą klienta końcowego, co, co do zasady jest dość ciężkie, ponieważ prowadzone jest 365 dni w roku w ośmiu językach obecnie. Więc jakby ta, to, to, to spektrum tych działań, które musimy wykonywać, jest rzeczywiście dość szerokie, ale mając na pokładzie te sto parędziesiąt osób. Dajemy radę. Daje, jakoś dajecie radę. Tak. Okej, okay, to y, jakbyśmy mogli takie małe case study sobie spróbować zrobić, załóżmy, że jestem właścicielem jakiegoś e-commerceu. Nie wiem, co będę sprzedawał? Meble. Mogę Niech meble będą. sprzedawać? To nie jest taki prosty produkt, nie? Może to nie jest corner case, ale to jest meble mające do zasady o tyle problematykę związaną z logistyką, bo Dokładnie. te meble możemy podzielić na te meble. Kawowe, tak? Czyli stolik, który da się rzeczywiście rozkręcić, włożyć w mały kartonik i e, wrzucić do magazynów Amazona. No ale mamy też fotel, krzesło, kanapę, no coś, co jest. E, to w tym Pewnie. Takie, co się da poskładać i załóżmy, że konkurencja dla IKEA. Lepsza IKEA. Tak. Okej. Okay. I załóżmy, że sprzedaje to w Polsce, całkiem fajnie się sprzedaje i wpadam na genialny pomysł, że warto byłoby z tym wyjść za granicę. I w tym momencie zaczynam szukać, trafiam na ciebie, na twoją firmę, przechodzę i mówię: Hej, mam taki genialny pomysł, że chcę teraz te moje wspaniałe, najlepsze produkty sprzedawać za granicą. Kiedy Przed... to w ogóle ma sens? To właśnie kiedy to ma sens. Najlepiej, żeby sobie na to odpowiedzieć, no bo wiadomo, że zwykle wchodzić z drewnem do lasu to nie ma sensu. Yy, Niemniej celem weryfikacji tego, czy jest rzeczywiście potencjał, czy nie, to trzeba najpierw sobie zrobić yy, taki wirtualny case study, taką hipotezę tego, co by się zdarzyło, gdybyśmy właśnie na ten marketplace z tymi produktami weszli. No i yy, Podług takiej analizy, którą przeprowadzamy dla naszych klientów, weryfikując to, jaka jest wielkość rynku, chłonność danej kategorii, chłonność danego produktu, jakie są mniej więcej uśrednione widełki cenowe sprzedaży takich produktów, w jakich modelach logistycznych te produkty są zwykle sprzedawane, jak długo te produkty są na rynku, czy one nie są produktami przypadkiem zbyt wymyślnymi, albo zbyt takimi, właśnie takimi corner case'ami dla sprzedaży na marketplacach. Przykład, yy, stolik kawowy możemy mieć zwykły kwadratowy, tak? I, no i mhm. to jest jakby standardowy stolik, no ale ktoś sobie wymyśla, że ten stolik musi być potrójny, chowany w sobie, tam na jakimś mechanizmie, na czymś tam, na czymś tam. No i okazuje się, że ten stolik kosztuje cztery razy więcej nagle niż ten stolik taki zwykły, kawowy. Ale jest nie... wyjątkowy, niespotykany. Czy to dobrze, czy źle? To jest kazus drewnianej siekiery, tak? czyli to, że jesteś unikalny, nie znaczy, że jesteś użyteczny. No i trzeba mieć na uwadze to, że jednak e, jakby wejście z takim, z takim produktem e, ma gdzieś taką swoją barierę pomiędzy byciem e, produktem znajdowalnym, użytecznym i takim, który rzeczywiście klienci zrozumieją i kupią, a takim produktem, który jest, e, no tak... Przewymyślne, że trzeba załadować w jego pozycjonowanie i reklamodawstwo dość dużo środków, żeby on w ogóle gdzieś przebił szklany sufit, tego, żeby być widocznym. No mamy taki przykład niedaleki: sprzedaż doniczek betonowych w bardzo wymyślnych i różnych mhm. dziwnych kształtach. No i to, że te doniczki mają różne dziwne, wymyślne kształty, kolory również takie ekstrawaganckie. Powoduje, że one kosztują zwykle dwa razy więcej niż taka zwykła doniczka. No i to jest tak, że ten klient oczywiście łypnie okiem i stwierdzi: no, tak wygląda fajnie, trochę ekstrawagancko, trochę jest to, przełamuje styl, przełamuje jakiś tam konwenans. Może by kupić, no ale kosztuje dwa razy drożej. No i czy jest rzeczywiście sens kupienia, czy przypadkiem po dwóch tygodniach mi się ta doniczka nie znudzi. Więc żeby przebić taką, taką, taką barierę wejścia z produktem, który nie jest takim no, oczywistym, no, nie jest to taka prosta rzecz. No ale wracając do tego, gdzie jesteśmy z tą analizą. Czyli załóżmy, że mamy jednak ten produkt taki w miarę sensowny, w miarę tak. standardowy, to będzie nam trochę łatwiej. Tak. Żeby nie był aż taki zwykły, to załóżmy, że ma jakiś bajer typu, nie wiem, wbudowana ładowarka indukcyjna. Niech będzie. Więc jest trochę droższy pomimo tego, że tym bajerem generalnie no łamiesz tutaj możliwość łatwego wejścia, bo niestety... Dobra, to nie łamie. Wracamy, nie? Stoliki, po prostu fajne stoliki. A to powiem, bo to jest w sumie to jest Dobra, ciekawe. Dawaj. No bo jeśli chcemy wejść z czymś takim, no to nagle się okazuje, że żeby wejść ze stolikiem, który ma ładowarkę indukcyjną, to trzeba spełniać pewne wymogi lokalne, na przykład na rynku niemieckim, do tego, żeby móc sprzedawać coś takiego jak elektronika, albo artykuły, które zawierają te elektroniki. Mhm. A do tego trzeba jeszcze dołożyć się do takiego spisu elektrośmieci, który jest po prostu gigantyczną ustawą i jest bardzo trudnym dokumentem do przejścia. No i samo dołączenie się do takiego spisu elektrośmieci na rynku niemieckim jest drogie. I jest to umowa, która bardzo mocno wiąże na wielu polach, więc nagle. Fajny, ekstrawagancki, bajarancki pomysł. W Polsce on jeszcze przejdzie, tak, bo tutaj takich regulacji w, w, w tym zakresie nie ma na rynku niemieckim, to już będzie duży problem. No ale wracając do tego, że to jest zwykły stolik, yy, powiedzmy sobie, że on jest, yy, nie wiem, ma ładniejszą formę, ładniejszy kształt czy ładniejszy Ikea plus. Ikea plus. Trochę droższy od Ikei. Tak. No i wchodzimy, wchodzimy, no i, no i weryfikujemy sobie, co na tym rynku jest. A na tym rynku trzeba. Zmeczować się z produktami, które są, oczywiście nie będą takie same, jeśli my produkujemy sobie ten produkt, nie jest jakiś tam unikalny z naszej produkcji. E, chyba, że, jest to, że mamy white label po prostu i że to jest w jednej fabryki, wszystkie te stoliki są wyciągane. To może ale... zaraz y, przejdziemy, bo też takie tak. miałem pytanie na temat producent, reseller, ewentualnie A to to zaraz pogadamy. Inne formy. To załóżmy, że to jest z naszej fabryki no i że ten, 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 stolik, ten stolik jest um, unikalny w naszych oczach, oczywiście. Więc szukamy tak zwanej konkurencji pośredniej. No bo mamy, wyróżniamy dwie, dwa modele konkurencji: bezpośrednia i pośrednia. Bezpośrednia to jest takie, jeśli w, jesteśmy dy dystrybutorami Nike, New Balance'a, Apple, Samsunga, czegokolwiek, no i wtedy konkurujemy bezpośrednio z tymi innymi firmami, no, Które mm -hmm. mają te same produkty. W konkurencji pośredniej szukamy podobień, tak? Czyli szukamy produktów, które są w miarę podobne rozmiarem, funkcjonalnością, kategorią, subkategorią, no czymkolwiek, co, czym jesteśmy w stanie się zmeczować. No i zrobić taki benchmark wobec rynku. Czy rzeczywiście te produkty, które my chcemy sprzedawać, mają jakiś benchmark? Jeśli mają ten benchmark, no to bierzemy sobie benchmark sam produktowy, czyli na przykład tego, czym ten produkt jest, że to nie jest sklejka, tylko drewno, że ma nogi nieproste, tylko jakieś tam, nie wiem, rzeźbione, bogięte, że to jest produkt, który jest odporny na przykład na jakieś uszkodzenia, bo jest, nie wiem, super trwały, załóżmy, więc to są cechy produktu. Mamy jeszcze cechy cenowe, tak? czyli widełek cenowych, w których możemy się poruszać, no bo też jeżeli idziemy w widełki cenowe, no to już jesteśmy jakby krok bliżej do tego, żeby mieć tę udaną sprzedaż. Jeśli wychodzimy poza te widełki cenowe do góry oczywiście, nie na dół, no to wiemy, że będzie problem, no bo trzeba będzie proporcjonalnie więcej załadować w marketing i pozycjonowanie tego produktu, żeby on w ogóle się gdzieś wybił, tak? No mm -hmm. bo jest droższy, bo organicznie się nie wybije, jeśli jest droższy, klienci musieliby znajdować w nim jakieś bardzo unikalne wartości, żeby rzeczywiście go od początku kupować, albo jest to produkt, no, na przykład, brandowany przez kogoś tam, no, ale to już dodaje tę wartość dodaną, że to jest, nie wiem, stolik by Kylie Jenner. Trzecią... I cena razy 10 wtedy. No, powiedz. Ale się będzie, tak? no, ale, ale no, okay, się no. będzie sprzedawał. No, ale to jest, to jest jakiś benefit, tak, który dostajemy i za który też pewnie nie mało zapłaciliśmy, albo zapłacimy w prowizji. Trzecim, e, trzecim, trzecią kategorią, którą musimy sobie zweryfikować, jest chociażby logistyka. No i tak jak stoliki kawowe, to jest w sumie ciekawe, e, ciekawa kategoria, bo w sto, stoliki kawowe, co do zasady, są meblem. Meble są zwykle sprzedawane w modelu tzw. FBM, czyli Fulfill by Merchant, czyli wysyłka z własnego magazynu. Wysyłka z własnego magazynu oznacza to, że korzystamy z konwencjonalnej logistyki, takiej jak DHL, GLS, FedEx, i tym podobne. Więc wysyłamy ze swojego magazynu do klienta końcowego. Ale stoliki kawowe, przez to, że mogą być rozkręcane, przez to, że one są całkiem zwinne, jeśli chodzi o zapakowanie je na przykład w karton, mogą być w wielkości takich dwóch, trzech pudełek od pizzy, powiedzmy sobie dużej, mm -hmm. No to okazuje się, że te, tego typu produkty możemy wysłać do magazynu Amazon'a. A wysyłka do magazynu Amazon'a równa się wyższe pozycjonowanie organiczne, co daje nam wyższą szansę na sprzedaż. No i teraz sobie weryfikujemy, czy na nasza konkurencja przypadkiem sprzedaje w modelu FBA, czyli fulfill by Amazon, czyli wysyłki z magazynów Amazona, bo jeśli, jeśli nie, no to widzimy, że jest kolejne pole takiej konkurencyjności, tak. gdzie w drugą możemy... Stronę. Czyli Dokładnie jeżeli tak. konkurencja sprzedaje w tym modelu FBA, a my nie, ma, nie możemy z jakiegoś powodu, no to raczej jesteśmy na przegranej. Tak, no to się, no to się pchamy po prostu w większy koszt marketingowy, no bo jakby z tym, to, z tym to będzie co do zasady związane. Oczywiście badamy sobie jeszcze to, jak nasza konkurencja w ogóle sprzedaje. Bo stety, niestety, na takich marketplace'ach jak Amazon dużo może więcej. I zawsze jest tak, że jeżeli wchodzimy z jakimś produktem i to jest nasz powiedzmy sobie, jeden, dwa, trzy to jest marna szansa na to, że osiągniemy sukces w krótkim czasie, bo yy, więksi ci, którzy mają więcej produktów, sprzedają tego więcej, mają po prostu większą masę, nie tyle zakupową producenta, tylko większą masę na Amazon, mhm. tego, że oni tak naprawdę trochę są jak takie tankowce. Tak? No jakbyśmy skuterem wodnym podpłynęli pod tankowiec, no to nas, przepraszam, ten prąd wciągnie nie? I, i, no i będzie po nas. Więc wiemy o tym, że musimy się, wiemy z kim się meczujemy i na przykład, jeżeli się meczujemy w tej kategorii z dużym dystrybutorem, Autorem i producentem, tak, bo to można łączyć na modele produktów typu nawet jakieś krzesła biurowe, szafki, nocne łóżka, garderoba jakieś, i tym podobne. No to um, okaże się, że e, będzie nam trudniej z nim rywalizować i musimy znajdować więcej tych przewag konkurencyjnych, żeby wybić się ponad niego w tej określonej kategorii. E, podam przykład. No, mamy, mamy przykład e, producenta mydła, e, który sprzedaje w kategorii e, mydła w kostce. No. Teoretycznie wszystko jest bardzo standardowe i tak dalej, e, tylko to mydło kosztuje 10 euro. To jest mm -hmm. mydło węglowe, specjalistyczne do skóry trądzikowej. No, tam różne. Nie jest to zwykłe mydło. Nie, okay, nie, no. nie. Różne cuda na kiju tam e, to, to, to mydło potrafi. I to mydło rywalizuje na przykład z Dawem Timotejem, Kleenexem w tej samej kategorii. No, to nie ma szans, żeby to mydło się przebiło, bo DAF jest popularną marką, jest tańszy, jest uznawany za markę premium. Może nie ma tych wszystkich cudów na kiju, ale to jest mydło w kostce, które jest rozpoznawalne. A to mydło, które sprzedaje klient, czyli to mydło węglowe, jest produktem no, cokolwiek specjalistycznym, ale nie ma takiej specjalistycznej kategorii, która by pozwoliła na to, żeby wcisnąć to mydło. Mydło w kostce przeznaczone do skóry trądzikowej, łojotokowej, atopowej, e, powodujące to, to, to... Jasne, czyli rywalizuje w tej dużej kategorii po prostu model w Dokładnie tak. No i tam się okazuje, że nie warto takiemu, takiemu produktowi, nie warto być nawet w top 20 bestsellerów, bo bycie w top 20 bestsellerów oznacza tylko tyle, że on przepłaca za reklamę, bo znaczy, że się wybija ponad tych popularnych producentów, co powoduje, że automatycznie musi przepłacać za te reklamy, więc dla na niego najlepiej być w tych pozycjach 20-60 w bestsellerach, bo znaczy, że jest równowaga pomiędzy sprzedażą organiczną, a y, taka równowaga w sensie proporcjonalnym między sprzedażą organiczną, a sprzedażą y, reklamową. Y, no ale wracając do tej, do tej naszej analizy. Weryfikujemy y, te kwestie cenowe, logistyczne, weryfikujemy też, jak długo te produkty są sprzedawane konkurencyjne na rynku. Czyli weryfikujemy, czy na przykład te produkty to jest jakiś taki, no powiedzmy sobie, ze przeproszeniem szałpał z ostatniego roku, tak? no i że wszyscy kupują to dopiero w ostatnim roku, pomimo tego, że styl koło, to jest dość konwencjonalny produkt, mówmy się. Okej, okay, a jakie to ma znaczenie, że produkt jest długi na rynku? Karty produktowe są jak wino. Nie? Im dłużej one są na rynku, tym lepiej dla nich, ale oczywiście, jeśli one są aktywne, to znaczy, że jest ten retail readiness, bo jeżeli karta produktowa jest nieaktywna, no to, to jest tak, jakbyśmy butelkę starego, dobrego wina po prostu odkorkowali i zostawili na, 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 na wywietrzenie, że tak powiem. Im dłużej karta produktowa na rynku, tym lepiej, pomimo tego, że te karty produktowe, które są nowe, świeże, takie, które wchodzą na rynek, dostają tak zwany honeymoon, czyli dostają ten pierwszy miesiąc takiego benefitu. Że one są wypychane przez algorytm do góry, celem no, zachęcenia tego nowego sprzedawcy, nowego produktu, do podbijania tego produktu w, w, w rankingach. To no i mamy, mamy już sobie taką mniej więcej mapkę. Tego, jak wygląda, że tak powiem, ten, ta, 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 nasza, ta nasza konkurencja. Widzimy mniej więcej, do, oczywiście, jeszcze weryfikujemy kwestie prowizji Amazona ze sprzedaży, kwestie reklamowe, czyli ile będziemy musieli mniej więcej wydać w MediaPlanie na, na, hmm. na nasze działania. Weryfikujemy również content, czyli to, czy na przykład nasi konkurenci mają markę własną, czy ta marka własna jest zarejestrowana, czy ona ma wszystkie benefity marki własnej, czyli na przykład rozbudowane karty produktowe jak Aplus Content, czy ma własny sklep, czyli tak zwany Amazon Brand Store. No i weryfikujemy, bo to są takie pomniejsze akurat, te, te, te pierwsze, które wymieniłem, to są główne takie czynniki, które determinują to, czy nam się uda, czy nie. Te pozostałe są mniej ważne, ale to są te języczki uwagi, nie? które powodują, że jesteśmy w stanie przeskoczyć tych, 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 tych sprzedawców. Zdarzają wam się takie sytuacje, że przychodzi klient, robicie tą pierwszą analizę i mówicie, no to się nie uda? Dość często. Dość często, no tak? Tak, tak. To, jest, to jest dość częsty przypadek, że te, tam nawet nie ma pogłębionej analizy. Nie? To jest tak, że to nie jest tak, że my kogoś przepraszam, skazujemy na, 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 na porażkę, tak? No bo zaraz się okaże, że on swoją determinacją załadowanym msianem i tak dalej, i tak dalej no i że coś nam się udało. No ale to jest tak, że żeby podejść do tego obiektywnie, Problematyczne na przykład na rynku, na takim marketplace jak Amazon są ubrania. Nie? To branża fashion ma niestety ten dogmat, że sezonowość bardzo mocno wpływa na to, że karty produktowe nie są w stanie się wypozycjonować dobrze. Co wpływa na to, że nie są w stanie osiągnąć takiej masy krytycznej, która pozwala przebić silnik reklamowy sprzedażą organiczną. Co powoduje, że po, przepraszam, dwóch czy trzech miesiącach yy, sezonu musimy tę kartę produktową zwijać i wstawiać nową, bo wchodzi kolekcja jesień-zima. A później, żeby tę kartę produktową, którą. Musieliśmy zakopać, odzyskać na przykład na nowy sezon i nie wiem, podmienić kolor, bo teraz będzie dokładnie ta sama sukienka, to będzie dokładnie ta sama, nie wiem, garsonka, tylko w innym kolorze to żeby dźwignąć tę kartę produktową z powrotem yy, jakby podziemi, no to tak jakbyśmy próbowali, przepraszam, nieboszczyka wyciągać z, z, z grobu i próbować go ożywić, nie? No Frankenstein. Czy jest jeszcze gorzej niż gdyby to był nowy produkt zupełnie? Tak, 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 tak. Jest ciężej, bo yy, te produkty, które yy, dostają tej resuscytacji <grym> krążeniowo-oddechowej, <grym> mają o tyle, o tyle problemu, że one po prostu leżą w tej ziemi, czy pod tą wodą już od dłuższego czasu. I gniją no dosłownie, nie? Albo to jest tak, że już tam woda w płucach i tak dalej, no i ciężko tego pacjenta, że tak powiem, w prosty sposób uratować, no bo ostatecznie ta karta produktowa, ja to porównuję czasami do czegoś takiego, jakbyśmy, że, że ta, taka karta produktowa, która jest retail ready, która jest cały czas gotowa do sprzedaży, to jest taka karta produktowa, jakbyśmy mieli puste wiaderko, tak? No i to puste wiaderko jest łatwo nam nieść, no bo ono jest względnie lekkie, a w momencie, kiedy karta nie jest retail ready, tak? Czyli nie ma produktu Gotowego do sprzedaży. To jest tak, jakbyśmy do, dosypywali tam troszkę piasku, troszkę piasku, troszkę piasku, no i nagle się okazuje, że to wyderko jest generalnie dosyć ciężkie, czyli musimy więcej energii spożytkować, energia no, to są reklamy w tym wypadku. Czyli i, i pieniądze, na no, które musimy spożytkować na to, żeby taką kartę e, odzyskać, e, no i żeby ona znowu sprzedawała na wysokim no, poziomie. Szczęśliwie stoliki kawowe. Nie charakteryzują się dużą sezonowością. Istotnie tak. Więc załóżmy, że mamy ten case, zrobiliśmy analizę, zakładamy, że tak, przede wszystkim mieścimy się w jakichś tam widełkach cenowych, nie wyskakujemy za bardzo do góry, że jest duże zapotrzebowanie, że te produkty się generalnie sprzedają i mamy decyzję, próbujemy. Podstawową kwestią opartą już na tej analizie jest architektura sprzedaży, czyli to, w jaki sposób zaprojektujemy taką konstrukcję, tak, taki, taki stelaż tego jak ta sprzedaż będzie wyglądać. Czyli wiemy o tym na przykład, że mamy kwestię cenową do rozegrania, czyli polityki cenowej. Czyli na przykład robimy tak, że tę cenę dajemy trochę wyższą, żeby mieć na początek space na to, że jak to się zacznie sprzedawać, nie wiem, nie daj Boże przyjdą zwroty, tak, to żeby mieć te zwroty za co pokryć. Albo idziemy taktyką taką, że chcemy od razu wkupić się w kupujących, no i idziemy niższą ceną. No ale później, żeby podwyższyć te cenę, to jest generalnie sztuka, żeby nie zakopać sobie tej sprzedaży. Ym, mamy kwestię do ogrania logistyki, czyli na przykład wybieramy który z tych modeli logistycznych. Wybieramy sobie wariacyjność, na przykład takiego stolika, którą chcemy wprowadzić, no bo okazuje się, że na przykład w tym stoliku to jest tak, że możemy mieć trzy rodzaje blatów, pięć rodzajów nóżek i 10 kolorów, no i nagle się z tego robi dwa razy trzy, ile sześć, tak? Czyli miałem pięć trzy, chyba. Trzy razy pięć, piętnaście razy przepraszam, bo to już zapomniałem, jakie, jakie liczby podawałem. No niemniej sto pięćdziesiąt wariacji się robi, tak? No to jest ma Blowing, tak? No, mm -hmm. przecież 150 to często produktów w sklepie internetowym po prostu nie mają. E, więc e, przy, takim, e, przy takim spektrum warto jest to do pewnego stopnia ograniczyć. Tak? Czyli powiedzmy sobie, że wiemy o tym, że są jakieś bestsellery na rynku polskim, które to bestsellery zawsze idą i my ich zawsze najwięcej produkujemy, i tak dalej. To nie ma co fiszować. Nie ma co jakby wylewać dziecka z kąpielą, e, tylko bierzemy sobie. Na przykład jedną wariacyjność blatu, jedną wariacyjność nóżek, trzy wariacje kolorystyczne. Enough. No i z tym sobie zaczynamy. Później, jak widzimy, że zaczyna się coś sprzedawać, możemy dołożyć ten drugi blat, albo jeśli on jest bardziej marżowy, albo jeśli te nóżki są bardziej marżowe, możemy spróbować, możemy dołożyć, możemy pokombinować, ale najważniejsze dla nas na początku sprzedaży jest to, żeby e, utworzyć coś takiego jak kręgosłup sprzedaży. Tak? Czyli to, że będzie ten Kręgosłup przychodowości, czyli wiemy o tym, że się kręci. Może nie zarabiamy na tym jeszcze jakichś kokosów, ale kręci się, to, się to, 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 to zaczyna działać. Jak mamy ustaloną cenę, mamy ustaloną logistykę, ustalamy też Media Plan, czyli harmonogram promocji. Tak? Czyli jeśli wiemy o tym, że chcemy wejść z tym produktem na rynek, to wprowadzenie tego produktu na rynek, czyli czas, w którym to robimy, ma kluczowe znaczenie dla. Powodzenia sprzedaży w tej pierwszej, pierwszej fazie sprzedaży tego produktu. A to dlaczego? Tego rodzaju, znaczy produkty, które mają jakąkolwiek sezonowość, a stoliki kawowe mają jakąś sezonowość. To nie jest tak, że one, tak jak większość produktów, są poddawane pewnej sezonowości. No, jakaś tam zawsze występuje. No tak, no bo w wakacje ludzie tych stolików kawowych kupują mniej. Na dwoje babka, no bo można powiedzieć tak, że z jednej strony mogą, nie wiem, robić remonty mieszkań i akurat wtedy remonty kończą, chociaż prawdopodobnie tak nie jest. Nie, no w wakacje ludzie jeżdżą na wakacje i wydają kasę na wakacje. No więc wyjdźmy z tego kasy, prostego kupują, założenia. Tak, wyjdźmy z tego prostego założenia, jeśli są wakacje, no to. Ci ludzie w te wakacje nie kupują. Ten sezon powiedzmy zaczyna się mniej, mniej więcej na przełomie września i października. Jeżeli to się zaczyna gdzieś w tym okresie, no to wiemy o tym, że żeby od, odnieść sukces z takim produktem, to musimy go wprowadzić chwilę przed rozpoczęciem sezonu. Czyli mniej więcej końcówka sierpnia, to byłby dobry moment na to, żeby ten produkt wprowadzić do sprzedaży. Bo wprowadzanie tego produktu do sprzedaży na początku sezonu to jest tak, jakbyśmy na, na starcie wspólnym na, nie wiem, na, na biegu na, 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 na 1500 metrów stanęli z jakimś Kipczogę, czy, czy, czy innym reprezentantem afrykańskiego kraju, no, który pewnie nas tam, tak, no tak, obiegnie trzy razy ale my zaczynamy nadal z tego startu wspólnego i wiemy o tym, że tym naszym konkurentem oczywiście jest mocarz w kategorii, tak? jest ta karta produktowa, która yy, no jest po prostu yy, topem, ma super yy, opinię i tak lat, dalej. Od wielu lat. Dużo się sprzedaje. Tak. No. no i wiemy o tym, że ta karta produktowa i tak nas pokona. No ale nie dajemy sobie tej szansy, że ta karta produktowa na przykład się potknie, tak? Bo, nie, bo będzie, nie wiem, zablokowany Suez znowu i oni nie będą mogli sprowadzać tych stolików z Chin. I nagle ta karta produktowa spadnie w rankingach, więc my nie dajemy sobie, nie, nie, wchodząc, yy, nie wchodząc na początku sezonu, nie dajemy sobie szansy na to, żeby sto, z taką kartą produktową pójść ze, start, ze startu wspólnego. Czyli wiemy o tym, że i tak oni nas prześcigną, ale my przynajmniej na tych początkowych etapach yy, próbowaliśmy bić się jak równy z równym, tak? Jak Biegliśmy tym sprintem. A jeżeli my wchodzimy w środku sezonu. No to my wiemy o tym, że my dopiero zaczynamy ten bieg, a oni już zrobili trzy kółka. No to już, to już na pewno ich nie, nie, <noise> tak, tak. nie dogonimy, ani na pewno nie będziemy mieli okazji Nie wykorzystamy z nimi... ich do pomocy, jakby. Oczywiście. no bo nie mamy, nie... trzymać tempo. No, no, no tak, no nie mamy jak, nie mamy jak mhm. tego zrobić. Więc e, ważne jest to, żeby wchodzić, no bo też, żeby. No, albo inaczej, no, parafrazą taką e, alpinistyczną, no to jest tak, jak my byśmy byli dopiero u, 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 u na dole gdzieś e, na, na, na poziomie. Przepraszam, 2,5 tysiąca mamy się wspiąć na, na 4200, a, a nasi konkurenci już rozkładają drugi obóz. Nie? No to mm -hmm. no, no nie ma jak, tak? no To byśmy musieli mieć przepraszam, tempo kukuczki, tak, żeby tam tak jest no, człowieka pająka. Więc no, no, no nie, ma jak, nie ma jak tego zrobić, jeśli nie wchodzimy w tempo. Więc to wejście w tempo jest mega istotne dla tego, żeby w ogóle powodzenie powodzenie tego produktu. No, w tym pierwszym sezonie oczywiście rację bytu ma. Tylko delikatny wzrost, tak, wejście, zapoznanie się z rynkiem. Tym realnie dla nas istotnym jakby okresem, gdzie my możemy badać, czy to nam się udało czy nie, no to jest około 12 miesięcy, tak, żeby zobaczyć, czy w ogóle taki start. Na Marketplace nam się udał. No ale jak mamy, mamy to, że wchodzimy, wchodzimy w tempo, mamy Media plan, czyli mamy jakiś, jakąś zaplanowaną kasę na to, żeby. Mm, jaki tam jest model rozliczeń na Amazonie? Normalny, jak w Google. Okay. Czyli, czyli mamy czyli CPC CPC. No, Normalnie. Mm. click. Więc tutaj jakby nie ma, nie ma, nie ma nic, ni, nic odkrywczego. To są, te systemy są generalnie do siebie bardzo podobne. Ym, jeśli już mamy zaplanowane to, że wchodzimy w określonym momencie, mamy ten media plan mamy media plan rozłożony, że wydajemy określoną ilość kasy, no to przechodzimy do najtrudniejszego etapu, czyli poza oczywiście zabezpieczeniem backendu, obsługi konsumenckiej i tak dalej, integracji i tym podobnych, to idziemy do najtrudniejszego momentu, czyli tak zwanego social proof, tak, dowód społeczny mhm. dowód słuszności, czyli to, że ten produkt rzeczywiście. Jest fajny i klienci chcą go kupować, i kupno tego pro produktu wiąże się z tym, że to będzie e, śmigało. No i e, zdobycie opinii na marketplace jest generalnie co zasady ciężkie. Sprzedaży internetowej jest generalnie ciężkie, a w szczególności jest ciężkie na takich produktach, które mają przede wszystkim służyć, a nie wywoływać emocje. Stolik kawowy no, jest taki pół na pół powiedzmy, tak. Tak? Trochę pożyteczny, trochę... ale trochę cieszy oko. Trochę Aha. cieszy oko, tak. Yy, więc w takim przypadku, jeżeli ten produkt się podoba klientowi, no to skłonić go do pójścia do komputera i zostawienia opinii jest relatywnie prościej niż w przypadku sprzedaży śrubokrętów, na przykład tak, wkrętaków, przepraszam. <grym> Bo mnie specjaliści zaraz zjedzą. E, jest trudniejsze na przykład niż w przypadku sprzedaży opon zimowych tak, do samochodu. Boczny ja tak. no bo... produkt i właściwie. Tak, no więc Użytkowy tego, tylko. Tak, tego klienta trzeba jakoś zachęcić czy skłonić do tego, żeby on do tego komputera podszedł. No bo kupując opony zimowe i wiedząc o tym, że zaraz muszę jechać do, przepraszam, Investgumu i tam się babrać z tym i czekać tam 45 minut, zanim łaskawie te cztery kapcie zostaną wymienione, no to nagle, nagle dochodzę do takiego wniosku, że ten zakup bardziej mnie denerwuje <laughs> niż, niż, cieszy, niż, tak. niż cieszy. tak? No bo nie jest taki typowo funkcjonalny. Ale jeżeli my postaramy się trochę tego klienta wepchnąć w te nasze, nasze sidła i jednak zrobić na przykład tę wkładkę do produktu i kliencie, jesteśmy ci mega zobowiązani za ten, fajnie, że tutaj z naszą, z naszą firmą y, oponiarze PL tutaj nabyłeś te, te, to, to ogumienie, mamy nadzieję, że bezpiecznie dojedziesz przez ten sezon zimowy i zaraz znowu będzie lato i będziemy się wszyscy cieszyć y, wiatrem we włosach, no to może ten klient trochę inaczej zareaguje. Oczywiście opony to jest trochę corner case, mm -hmm. ale na kontraście mi łatwiej jest pokazać. No bo w przypadku takich produktów, które oczywiście też mogą wywołać skrajne emocje, typu jakiś krem, na przykład do twarzy, albo jakiś no, generalnie produkt beauty, który może tak samo upiększyć, tak samo spaskudzić, tak? no to tam te opinie mogą być skrajne, ale tam dużo naturalnie. Tej klientce prawdopodobnie podejść do tego komputera i zostawić tę opinię, w szczególności jak będzie negatywna, ale co do zasady jest łatwiej zostawić tę opinię. Więc tego klienta musimy jakoś, że tak powiem, podgrillować, żeby jednak do, tej, do tego komputera podszedł i tę opinię postarał się zostawić. Ale to na poziomie już produktu czy pakowania tego, a niekoniecznie jakimiś dodatkowymi akcjami digitalowymi? Jest jedna e, legalna e, akcja digitalowa, która, która pozwala na to. To jest program na przykład Wine na Amazonie. To ja mówię akurat w kontekście Amazona. Są jeszcze inne marketplace, ale zaraz. Zaskupmy się na Amazonie. Okej. Okay. Program Wine jest programem recenzenckim. To znaczy, to jest. Program, wewnętrzny program Amazona, który skupia influencerów Amazonowych, którzy mają jakąś nawet swoją rangę, że tak powiem, tak? Jakiegoś mm -hmm. tego magacz, <laughs> <laughs> jakiegoś tam paladyna. I ta ranga podbija, jakby, wartość opinii, którą ten człowiek zostawia, co powoduje, że produkt od razu jest wyżej pozycjonowany. Dzięki takiej opinii. I te, te opinie nie są ustawiane w żaden sposób, to znaczy, to nie jest tak, że. Wszystkie piątki tak lecą, albo wszystkie. To no... faktycznie jest to recenzja, że ktoś dostaje ten produkt i go ocenia. Tak, i tam rzeczywiście jest taka, taka rozprawka nie, na, ten, na temat tego produktu. I oczywiście są recenzenci, którzy są bardziej w jakiejś tam kategorii rozpoznawalni, szanowani, czy, czy, czy tam mają więcej, więcej tych XP. Więc tam rzeczywiście te produkty do nich trafiają. I... A to jest tak, że my możemy wysłać ten produkt, czy tam Amazon decyduje, czy oni sami się zgłaszają? To jest tak, że my, że jest. Pakiet, yy, pakiet na przykład 10 slotów, tak? No i na te 10 slotów dajemy te produkty, czyli kosztem marketingowym naszym jest produkt. Fakt, faktem, sam program Wine od niedawna też kosztuje, ale to, to nie jest taki koszt, który jakby zmiótłby nas z, z, z planszy, a jednocześnie pozwala na uzyskanie rzeczywiście tego Kickstartera, tego fire Firestartera w postaci. Rzetelnych, fajnych, długich opinii na temat naszego produktu. E, więc podstawowym kosztem marketingowym jest koszt naszego produktu, no bo oni nie mają nie tak. obowiązku zwrotu tych produktów, no, tylko mogą sobie je zostawić. E, te produkty y, są de facto no, ci recenzenci się po nie zgłaszają, czyli robią taki no, wniosek, taki submission, no i te produkty y, dostają, mają tam jakiś czas na, na ocenianie ich, oczywiście w zależności od tego, jaki jest y, ten time span działania produktu, tak, no bo jeśli jest to stolik kawowy, tak, no to skręcenie go to jest pół godziny, no i stoi tak, i kładziemy na niego kawę, działa, działa. <laughs> A jeśli jest to krem, powiedzmy sobie, do twarzy, który ma niwelować zmarszki tam działa w, mm -hmm. w ciągu trzech miesięcy i tak dalej, no to nie jest tak, że tam po godzinie można go ocenić. Tak, pani no. recenzentka raz maźniej i stwierdzi, no git, tak, bo ładny ma zapach, tylko rzeczywiście będzie tam dłuższy czas nad tym, nad tym że tak powiem, majstrować, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście ten produkt daje to, te, te, te pożądane rezultaty. No i program, Vine, program Instagram jest bardzo fajną, bardzo fajnym sposobem na to, żeby uzyskać ten, ten pierwszy taki booster sprzedaży, bo stety niestety opinie na Amazonie są praktycznie wszystkim. Co najważniejsze, jeśli chodzi o decyzję zakupową klienta. Jeśli jest coś taniego, ale ma półtorej gwiazdki, 85 czy 90% w ogóle na to nie spojrzę nawet, nie już nie mówię o zakupie. Więc te, 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 te opinie już abstrahując od tego, że jeśli ma coś półtorej albo dwie gwiazdki, to zwykle Amazon sam się doczepi i powie, chłopie, no... Nie chcemy tego sprzedawać. Tak, nie? panu już dziękujemy, nie? Mhm. że tak powiem, oddzwonimy. Ale ja nie mam telefonu. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> <laughs> Więc to, to Amazon generalnie dość mocno pilnuje tego, w jaki sposób te produkty są oceniane, też pod względem tego, że te produkty nie mogą dostawać fejkowych opinii. Amazon ma dość yy, duże sidło na tych, którzy te fejkowe opinie próbują zostawiać. Przykład. Po pół roku yy, produkt, yy, którym była przejściówka bodajże jakiś DVI do HDMI, jakiś taki... Myślę, że to super istotna jaka, no. Jakaś taka <noise> bardzo abstrakcyjna. <noise> Okej. Okay. Bardzo to jest istotne, bo ważne jest, że to jest abstrakcyjne. Że to nie jest takie użyteczne na, na, na poziomie takie, że sobie myślisz o tym, haha, to bym kupił chętnie taką przejściówkę. Nie? Tylko to jest takie, takie abstrakcyjne. Zupełnie ta, ta, ten produkt na, na przełomie pół roku dostał bodajże 11 tysięcy opinii, okay. 4-5 gwiazdek. I tak, no jakby no sama logika podpowiada, nie? Kto, jak, nie gra, no. No tak, kto jest na tyle zdesperowany, że kupując taką przejściówkę biegnie, rzuca się do komputera wręcz, żeby tam zostawić taką kobylasną opinię. Pięć gwiazdek, wspaniały produkt. No, taką, takiej przejściówki dawno nie miałem. No, no, no nikt. Oczywiście te, 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 te recenzje są zwykle kupne na zasadzie takiej, że te, fakt, fakt nie to realne osoby kupują, tylko te realne osoby są ustawione do tego, żeby kupiły. Na producent zwraca im kasę. Tam takim, powiedzmy sobie, jakimś tunelem pobocznym, tak, kanalikiem. No i e, okazuje się, że, że, że te, te, takich produktów jest generalnie całe mnóstwo, ale Amazon mocno penalizuje e, tego rodzaju praktyki, bo nie tylko penalizuje, nie wiem, e, usunięciem tych opinii albo zablokowaniem produktu. Tam są generalnie blokowane całe firmy razem z, z, z kasą, e, ze wszystkim, co mają na przykład okay. w magazynach. To ryzyko jest duże. Ryzyko jest duże. no Po prostu się to nie, nie, nie opłaca. Ten proceder był bardzo rozpowszechniony tak 2016, 17, 18 to, tego, to, to była plaga. ja na wtedy jeszcze nie miał takich systemów takich no e które poniekąd weryfikują po słowach kluczowych, weryfikują czy przypadkiem to nie jest tak jak na, na, na tych generycznych komentarzach na YouTubie pod jakimiś generycznymi piosenkami jakiś tam Marek Kulczykowski, super nuta serduszko, okejka, okejka gdzie wiadomo, że to nawet nie to przesłuchane i te, i te wyświetlenia też są sztucznie nabite, no więc tutaj, tutaj Amazon, Amazon za to mocno, mo, mocno się bierze. No ale też wracając do tej, tej, tej naszej osi, co jest jeszcze potrzebne? E, oczywiście e, integracja w naszym, pomiędzy naszym marketplace'em a stanem magazynowym jest bardzo istotna, w szczególności w modelu FBM, czyli w modelu wysyłki z własnego magazynu. W modelu FBA nie jest tak bardzo istotna, no bo ostatecznie Amazon ewidencjonuje te produkty no i wysyła z własnego magazynu, odejmując ze stanu to, co się akurat y, sprzedało. A do, do celów przerzutowych możemy wykorzystać tak zwane 3PL, czyli Third Party Logistics, czyli magazyny zewnętrzne firm, które się tym profesjonalnie zajmują, więc z tym też nie ma specjalnie y, problemu. Yy. Księgowość i VAT to są, to są koszmary nocne w większości sprzedawców na marketplacach, no bo ostatecznie. Mamy kilka systemów do ogrania. Poza tym oczywiście, że no, urzędy skarbowe już generalnie są w zasadzie cywilizowane w, w kontekście tych marketplace'ów, no, ale nie dalej jak dwa lata temu to się zdarzały jeszcze pytania, a po co w ogóle pan sprzedaje za granicę? Tak? A kwestia z urzędami skarbowymi jest o tyle ciężka, że one na przykład idąc za tą w cudzysłowie literą prawa, mają e, możliwość interpretacji e, określonych czynności no wedle tego, jaki to jest akurat urząd, tak? No i na przykład, e, o ile urząd we Wrocławiu rozumiał, że e, Urząd Skarbowy, we Wrocławiu rozumiał, że nie ma e, sensu wystawiać e, tak zwanej faktury imiennej, czyli elektronicznego dokumentu sprzedaży e, w sklepie internetowym i paragonu, o tyle Urząd Skarbowy w Kolnie już tego nie rozumiał. Nie? I, I była taka sytuacja, że oni na przykład. Kazali wystawiać y, poza fakturą imienną dodatkowo albo paragon do każdej transakcji, co jest oczywiście absurdem kompletnym, albo wystawiać paragon zbiorczy, tak jakby wszystkich sprzedaży na kasie fiskalnej, bo to musi być nabite na kasie fiskalnej, co jest oczywiście też Absurdem, nie? To jest, to jest abstrakcja. E, więc fakt faktem urzędy skarbowe się z tym już ucywilizowały i tutaj jest akurat ok. Drugą przeszkodą, która, e, która miała miejsce, to, był, to było rozliczanie VAT-u. Rozliczanie VAT-u lokalnego jest, nie jest takie skomplikowane, Korzysta się zwykle z firm, które się w tym specjalizują. Nie jest to tyle skomplikowane, bo to przechodzi przez urzędy skarbowe, na przykład w Niemczech, które rozumieją, okay. co robią. A w Polsce problem był nawet w, z wdrożeniem dyrektywy VAT-OSS, no, która została wdrożona trzy miesiące po terminie. No i też urzędy skarbowe nie orientowały się, w jaki sposób to robić. To akurat nie ich wina, tylko Ministerstwa Finansów, które no, po prostu zamuliło banie z tą dyrektywą. E no i też, no właśnie, co do zasady, jeżeli chcemy na przykład sprzedawać z magazynów Amazona, no to musimy mieć świadomość, że w zależności od tego, do którego magazynu Amazona będziemy wysyłać te produkty, z tego kraju będziemy, wobec tego kraju będziemy musieli rozliczać ten podatek VAT. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o magazynach niemieckich, no to VAT będziemy musieli rozliczać w Niemczech, ponieważ ta sprzedaż odbywa się z magazynu niemieckiego, no i obowiązuje Wat 19% wówczas. Ale jeżeli. Uda, uda nam się wejść do sprzedaży z naszym produktem do magazynów polskich Amazon, bo jest taka możliwość, i sprzedajemy to na rynek niemiecki, bo jest taka możliwość, no to wówczas będziemy się rozliczać już na przykład VAT-em OSS, a nie VAT-em lokalnym, yy, który obowiązuje w danym kraju. Oczywiście w zależności od tego, gdzie chcemy sprzedawać, o tyle się okaże, że na przykład przy tej samej cenie płacimy mniejszy podatek VAT. Tak? No bo na przykład no, w samych Niemczech to są 4%. Yy, na, 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 na samym wacie. No to nie jest mało. No tak, no przy, mało, już abstrahując W dużej wolumenie to duży, jest... Tak, no to jest, to jest często marża. Nie? Mm -hmm. u, u, u dystrybutorów to z, zwykle to jest marża. Nie? To, 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 to jest fakt. Um, przechodząc, przechodząc dalej, no mamy jeszcze do zagospodarowania to, co możemy nazwać tym, tym backendem, customer supportem. Um, o ile korzystając z magazynów Amazona i z modelu FBA, um, ten customer support we wszystkich językach dostajemy od Amazona. Amazon obsługuje automatycznie naszych klientów. O tyle sprzedając z własnego magazynu, musimy tych klientów obsługiwać 365 dni w roku i mamy na odpowiedź każdorazowo 24 godziny. Czyli no, musimy tych klientów obsługiwać. Już dość... to robicie dla klientów? Tak, rozumiem. Tak, 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 hmm. tak. tak, tak. Tym, się, tym się również zajmujemy, chociaż to, umówmy się, jest najmniej przyjemne z, no na z, tych, z tych obszarów, no bo to jest. Ale obszar... wymagane jednak, nie? a klient raczej nie będzie w stanie obsługiwać kupujących w ośmiu językach. No, to jest fakt. Nie, oczywiście tam można się bawić translatorami i tak dalej, no ale w, w, już w części przypadków, kiedy klient pisze jakąś taką, nie, pisze nieskładnie, niepoprawnie, trzeba z kontekstu wypowiedzi wywnioskować, o co mu rzeczywiście chodzi, no to wtedy już ten translator nie pomoże, tak? To wtedy, wtedy już wiadomo, że taki, można się utopić z tym klientem, dlatego no, korzystamy z ludzi, z osób, pracy osób, które mm, są rzeczywiście specjalistami w dziedzinie mowy w danym języku, co, co powoduje, że rzeczywiście możemy utrzymywać obsługę klienta na wysokim poziomie. No ale mówię, że to jest ta najmniej przyjemna część, no bo to jest my to określamy określonym poziomem zero. Tak? Mówimy o tym, że są cztery poziomy, u nas są co najmniej cztery poziomy realizacji z klientem. Jest poziom minus jeden. Poziom minus jeden to jest tak zwany search and rescue, czyli bezpieczeństwo konta, bezpieczeństwo sprzedaży, ochrona sprzedającego w takim szerokim rozumieniu. Jest poziom zero, czyli poziom utrzymaniowy, w którym to poziomie jest między innymi właśnie customer support, który no po prostu ma zadanie utrzymać w neutralu, tak, tam się fajerwerków nie spodziewamy, no bo umówmy się, jakich fajerwerków można się spodziewać po komunikacji z klientem. No tam jest tylko utrzymać to w neutralu, że klient jest po prostu usatysfakcjonowany rozwiązaniem i tyle, tak. Nie musi nam dziękować. Zopiekowany. Jest, jest poziom jeden czyli poziom wprowadzania produktów, opieki nad tymi produktami, bazowego pozycjonowania, bazowych reklam. No i poziom 2, czyli poziom szeroko rozumianego performance'u, czyli ubieranie tego już w kampanię, ubieranie tego w jakieś określone akcje, dostosowywanie na przykład działań do jakby tego, co, co się dzieje na rynku, na przykład no, że teraz się lepiej sprzedają określone produkty, no to te produkty można wypychać, albo określone na słowa kluczowe bardziej rotują, no to można akurat je Czyli wydychać. takie aktywne walczenia o sprzedaż klienta. Tak, że nie z tak, inicjatywami, tak. co zmienić, co sprzedawać, kiedy. No to można powiedzieć, że to jest, to jest trochę jak performance marketing w, tak, w Google, tak. w Facebook, no to można tak to określić, no tylko oparty o, o, o marketplace. Idąc dalej, kiedy ta machina zaczyna nam ruszać, tak, no to najistotniejsze z punktu widzenia takiego ownera sklepu, jest to, żeby zweryfikować, czy te procesy się zazębiają, to znaczy, czy nie ma tam jakiejś wpadki, i czy możemy już sobie zaplanować kolejny ruch, że na przykład wiemy o tym, że po tygodniu sprzedało się pięć stolików kawowych. Okej, okay, to nie jest liczba dwucyfrowa, to nie jest y, coś, co, y, nie wiem, y, zwali nas z nóg, ale pozwala nam przynajmniej założyć, że jeżeli tych stolików wysłaliśmy tam 30 i one 5 się sprzedało w pierwszym tygodniu, to możemy podejrzewać, że około 10 się sprzeda w drugim tygodniu, więc my musimy te stoliki już dosyłać do magazynu Amazona, żeby ten magazyn zatowarować, po to, żeby był, był cały czas retail readiness. Bo jeżeli będziemy mieli przerwę w tym. Kaplica. To jest, to jest najgorsze, co możemy zrobić, no bo to jest tak, jakbyśmy e, po, posadzili sadzonkę, tak? no to już zaczyna wzrastać, przychodzimy i to zadeptujemy. Bez okay. sensu. Ale tak jak Ciebie słucham, to chyba ten model FBI jest lepszy na start. Jeżeli mamy taką możliwość. Jeżeli mamy możliwość, to tak, ale no są, są, są sytuacje, w których tej możliwości nie mamy. Tak, FBI jest. Prostszy przede wszystkim. Prostszy? Jeżeli mamy magazyn, nie musimy robić integracji z jakimś naszym systemem do utrzymywania stanów magazynowych, mamy ten customer support od Amazona, tak. i właściwie naszym zadaniem jest tylko, tylko aż pilnować, żeby były towary na magazynie. Tak. E, przewidywać no, to. Przewidywać to, no oczywiście m, mieć nadzór cały czas nad reklamami, nad pozycjonowaniem i tak Z dalej. Z drugiej strony pewnie to kosztuje więcej, no bo jednak trzeba zapłacić temu Amazonowi za te wszystkie usługi. Za, za, za magazynowanie tutaj to jest, no bo mm -hmm. za reklamy to czy mamy to. Wiadomo, ale za reklamy, no i ten customer support też musi gdzieś być opłacony, nie? Więc pewnie On w ramach. Znaczy, to jest, to jest no, w, ramach w ramach kosztu magazynowego. Tak, mm -hmm. kosztu, kosztu magazynowego, e, ale e, tak, żeby, żeby też sobie uświadomić, dlaczego polscy sprzedają. Sprzedawcy jakoś nie rzucają się na model FBA i to, to nie jest, że tak powiem, cudowna woda z lurt, która uzdrawia w ogóle ten e-commerce cross-borderowy. Wynika to z tego, że polscy sprzedawcy przyzwyczajeni są do własnych magazynów, bo te magazyny zwykle mają dobrze zoptymalizowane pod względem kosztowym, pod względem logistycznym, ponieważ mają dogadane umowy już z, z, z wieloma mhm. kurierami, więc dla nich y, to, to, to FBA... To jest czasami taki e, trochę kwiatek do kożucha. Tak? No, że to jest fajne, i tak dalej, no ale po co mi to, skoro ja mam tutaj e, magazyn wysokiego składowania, i ja mam tutaj wszystko, to po co mi robić dodatkowy koszt? To paradoksalnie nie jest dodatkowy koszt, jak wyjdziemy sobie z takiego globalnego założenia, że FBA e, mocno pozycjonuje organicznie nasze produkty, czyli wybija je wyżej. Do, w pozycjonowaniu niż gdyby one były u nas na magazynie, a wyższe pozycjonowanie organiczne to mniejsze koszty reklamowy, a jeżeli to pozycjonowanie mamy wyższe, to sprzedaż jest automatycznie wyższa, co powoduje, że wszystkie nasze produkty są ciągnione przez te produkty, które są na FBA, właśnie sprzedawane. No bo FBA samo w sobie pozycjonuje również konto sprzedażowe, to znaczy to konto dostaje dodatkowych boosterów, to to jest niewidoczne, Amazon tego nie ewidencjonuje, nie Ci, że teraz masz nie 9000 sił, tak? Okay. Tylko to widać po z prostu. Z praktyki po tak. prostu waszej widać, że to jest tak. lepsze dla konta. Tak. A jak to wygląda z czasem wysyłki, czy też jest szybciej, po prostu z tych magazynów Amazonowych? No przede wszystkim to jest benefit dla klienta końcowego, no bo o poza tym. właśnie myślę. Tak, poza tym, że to jest oczywiście gwarantowana dostawa, dostawa w jeden albo dwa dni, no to jest przede wszystkim program Prime, tak? No i mhm. jeśli. Ktoś, klient, jest w, w, subskrybentem programu Prime, no to dostaje tę przesyłkę za darmo. To znaczy nie za darmo produkt, tylko za darmo ma. Nie ma kosztu transportu. Nie ma kosztu transportu, a to jest roczny abonament, który sobie ten klient wykupuje. To jest jakieś grosze, z tego co pamiętam. Czy groże, no to, 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 to w zależności dla, dla, dla polskich sprzedawców, nie, dla polskich kupujących, nie było to wcale te, takie atrakcyjne. Dla, dla z, za zachodnioeuropejskich klientów, no, to, no to, to jest te kilkadziesiąt euro rocznie to, no to, to, to nie jest z, zbyt duży koszt. E, tutaj ostatecznie no w, w, w rywalizacji w Szaranki w, wchodził, wchodził program Smart. I chyba ten Prime w końcu kosztował jakieś 50 zł rocznie? Coś jak, takiego, jak coś, miałam, tam, jakieś, coś, coś takiego. Coś takiego, tak, tego, tak, 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 bo było jeszcze jeszcze do tego Prime Video. E, mhm. Istotnie, no tutaj umówmy się, e, no Amazon w Polsce to jest trochę jak śmierć w Wenecji, nie? dopiero się rozkręca. E, ale... Panie, to się rozkręci. Jak na moje to się rozkręci, no bo Amazon jest e, biegaczem długodystansowym, tak? No to przez długi czas mogą nie mieć... No, stać ich na to, żeby dokładać przez wiele lat. Tak. Mogą nie mieć wyraźnego sukcesu, ale m, tą konsekwencją, tym uporem zwykle, no moją barierę, a umówmy się, że Polska to nie jest wcale, wcale taki, taki rynek, gdzie w cudzysłowie mają naj, naj, najciężej. Niderlandy generalnie też są bardzo ciężkim dla nich, dla nich rynkiem, bo tam jest platforma BOL, platforma narodowa, można powiedzieć, a Holendrzy mają dogmat nacjonalistów dość, dość mocnych, nie takich w tym rozumieniu takim pejoratywnym, tylko takim, że no, jak, jak się pójdzie do firmy holenderskiej, no to e, firma holenderska konto bankowe zwykle ma w ING, nie? I oni transferują wszystko przez to, co, co jest swoje. Więc BOL jest generalnie bardzo popularną tą platformą, jest... E, dominującą platformą wręcz na, 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 tym, na tym rynku niderlandzkim. I tam, żeby się przebić Amazonowi, jest bardzo, bardzo ciężko. Podejrzewam nawet, że ciężej niż tutaj w Polsce. Okej, okay, no dobra, taki off-topic. Ja myślę, że nie wygrają z Allegro, ale zobaczymy za parę lat. <ścoughs> no ja bo już jakiś eBay próbował, Pszty. nie? Amazon. Ale umówmy się, eBay próbował wejść na rynek z tym samym modelem, co miał Allegro, tak? Mhm. Nie, ma, nie dając żadnych benefitów no tak, dodatkowych. Tak. tam to się nie mogło udać, po prostu? No, no nie, nie. No no to jest, na porażkę. Z no to góry. jest takie, że na zasadzie przyszedł bogaty wuj z Ameryki, i tutaj. O, no, czcicie mnie, bo ja jestem wuj z Ameryka. <śmiech> <śmiech> no ale to no, nie miało, jak, no, bo ten wujek generalnie nic nie dał. Nie? Okazało się, że no, on jest goły i niewesoły, nie? no, i, no i musiał się zawinąć. I zresztą eBay próbował zrobić to samo. Magatela dwa lata temu, udajże, na, na, na Polski Rynek. Sporo tym próbowali wrócić, no i znowu, znowu to się nie udało, no bo to jest tak, że poza hucznymi zapowiedziami, ja nawet miałem, miałem okazję wypowiadać się gdzieś chyba w, dla magazynu e w praktyce, bodajże, gdzie zostałem zapytany o to, e, czy eBay ma szansę się przebić, bo znowu zaczęli robić huczne zapowiedzi, no ale się okazało urabura król podwóra. <laughs> no, i, no i bez szans, tak? No bo zrobili zapowiedzi, że tutaj będziemy więksi niż, więksi niż ten. No i, no i trochę, trochę e, z tego się zrobił, zrobiła tak, zrobił taki e, motyw, jak, przepraszam, konferencje przed wa walkami free tak? No, że tam, o, a ja ci zniszczę, a ja ci zrobię to, a ja ci zrobię tamto. No i, no, i, no, i, no, i, no i głucha cisza, nie? To nie jest to, że ja jestem, przepraszam, antyfanem czy antykibicem. Ja jestem generalnie kibicem tej sprzedaży crossborderowej i ile takich podmiotów może się rozwijać. Niech się rozwija, jeśli dowożą jakość, jakieś dowożą jakieś benefity albo pozwalają, żeby ta branża się rozwijała. No przykładem jest chociażby Inpost, tak, który e, tak, że tak powiem, już nawet nie depcze po piętach tym, tym Majorsom, a raczej wyznacza po prostu kierunek i, i, i jest, e, no, w top lidze, e, jeśli chodzi o innowacje. E, no, że to, to tylko kibicować, tak, no bo oni rozwijają ten rynek, oni powodują, że, to, to, że to, to rzeczywiście ta kula śnieżna się napędza, no i ci Majorsi, którzy byli, skostniali przez tyle lat, no, nagle muszą e, się podrapać w głowie, okej, okay, no, my My też musimy mieć paczkomat. Nie, nie możemy mieć paczkomatów. <grych> Paczkomaty no, tak. zarejestrowane. No, Zarejestrowany. no to tam. No. Pickup Station. Mega nazwa. <laughs> no oczywiście paczkomaty w innych językach, po hiszpańsku paczkomaty już nie brzmi tak dobrze. Mm -hmm. Pewnie jest tam jakaś, pamiętam, że jest jakaś lokalna nazwa, bo obserwuję obserwuje Rafała Brzoska gdzieś w jego prywatnych relacjach i tam jak, jak relacjonuje właśnie, że, że otwierają teraz, czy tam stali się e, e, sponsorem Tour de France, e, co zresztą jest no, marketingowym nie? strzałem w dziesiątkę, absolutnie. Niemniej powróciwszy e, to w, jeśli wchodzą, jeśli jakiś marketplace zapowiada się, czego on tutaj nie zrobi i na, na początek na przykład daje duże benefit, ale nie jest przygotowany na bieg długodystansowy, no to kończy jak. Kończy jak eBay. No nie, kończy <laughs> jak shopi. Okay, e no tak. EBay to tam. I by wszedł bez kosztowo, i by wszedł bez kosztowo. Tak? Dobra, no. Tutaj się, tutaj się nic, nic, nic nie stało. No ale Shopee, no to jest najlepszy przykład tego, jak się daje najpierw tam benefitów. Tutaj za zero, tutaj za darmo, tutaj dostawa za darmo, tutaj w ogóle macie produkty za darmo, tutaj w ogóle to wszystko jest za darmo. No i się kończy także, że rok ee, tak? No i, się, no i się skończyło. I zresztą tak historia Shopee, taka sama była we Francji, taka sama była w Meksyku, oni tak samo kończyli, tak, tak samo szybko wyskoczyli z dużą akcją marketingową, rozdawką, no ale klienci nie są lojalizowani rozdawką, nie? Bo mm -hmm. ostatecznie ostatecznie tym, 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 tym ich klientom, a w szczególności sprzedawcom e, shopi, jak się okazało, że oni już nakładają te prowizje, już nakładają te jakieś tam że tak powiem daniny tak, na, na marketplace, no to już przestało być tak kolorowo, no bo okazuje się, że Shopi wcale nie daje takich preferencyjnych warunków. No i znowu trzeba, no i znowu, że tak powiem, muszą się przeprosić z Allegro, tak? No i Mogą ci sprzedawcy świadczyć na Allegro, mogą mówić, że, że tutaj no, pozycja dominująca i tak dalej, no, ale umówmy się. No, na to oni rozwijali ten rynek, tak? No i ciężko ich zrzucić z, z, z takiej pozycji pozycji dominującej tutaj na, na, na rynku tylko tym, że się da przez pół roku jak, jakąś, jakąś promocję na zasadzie darmowe przesyłki i tyle. Tym się nie zlojalizuje, no nie ma szans. Zresztą no, obserwuję teraz, co się dzieje z platformą. Wszystko,

gdzie to jest platforma komarchu, mar marketplace komarchowy, który miał być również tam game changerem. Zapowiedzi były bardzo huczne. O, i też Urabura i tak dalej. No i, no i znowu, jest, znowu jest gdzieś taki komunikat, pojawia się między, między no w takich spekulacjach rynkowych, że już wszystko musi się wycofać z tych zapowiedzi odnośnie zerowych prowizji i, i czegoś tam, że już jednak te prowizje będą, że tam, no bo wiadomo, w przyrodzie nic nie Ginie, tak? To tutaj no, no nie ma czarów. Ktoś tak? musi te koszty pokryć. No, no pewnie, że no tak. I, no, i, w to... jakiś sposób trzeba za to zapłacić? No, no tak, tyle, no, no. No. albo zapłacić za to komarch, albo zapłacą za klienci, albo zapłacą za sprzedawcy. No. Dokładnie. Jakby, no, a umówmy się, że rynek e-commerceowy jest o tyle popularny, że jest po prostu tańszy niż ta konwencjonalna sprzedaż, ten retail. No więc tych, że tak powiem, tych, tych, tych kosztów trzeba gdzieś szukać. Nie? Gdzie by można to optymalizować? Dobra, jeszcze trochę nam się czas kończy, więc wrócimy do naszych stolików kawowych. Rzeczywiście o nich mówiliśmy. <laughs> to taką kropkę na dni. Już wiemy, w jakim modelu chcemy to sprzedawać, wiemy, że to ma sens, zaczęło się trochę sprzedawać, Mówię że tak realnie da się to ocenić po 12 miesiącach. Tak. Ile powinniśmy mieć kasy, wiem, że to zawsze jest trudne pytanie, na reklamę, żeby w ogóle myśleć o takich zabawach jak Amazon? Wystarczająco. <laughs> nie, dobra nie mam. 1000 euro, 10 tysięcy euro. Zależy, zależy, zależy. No, Niestety. Poniżej to... jakiego progu to w ogóle nie ma sensu rozważać. Problemem jest jakby różnica poziomów pomiędzy kategoriami. Zgadujesz, że na pamięć nie znasz stolików kawowych, więc nie powiesz, no ale mimo wszystko jakiś wiesz... benchmark. No, inaczej, najdroższe, najdroższe kategorie. To, to jest beauty, to są suplementy diety. Tam są stawki bardzo, bardzo grube. To jest tak, że koszty reklamowania produktu, jakby jeśli produkt kosztuje powiedzmy sobie 60 euro. To czasami koszty reklamowania produktu wynosi 60 euro. Mhm. Dosłownie, że jest 100% Akos. Co jest e, oczywiście napędza to sprzedaż organiczną, ale tak czasami rzeczywiście bywa w tym segmencie. Branża meblowa jest gdzieś mniej więcej po środku. Tak, żeby e, określić, że jeśli powiedzmy sobie, nasz produkt kosztuje załóżmy. Do jakiegoś równego rachunku, to sprowadźmy 25 euro 100 złotych, tak? Mhm. Tak, no wiadomo, że to nie jest 100 złotych, ale niech tak będzie. Jeżeli przyjmujemy, że średni akos, czyli average cost of sales, to jest powiedzmy sobie 10%, czyli żeby sprzedać produktu za 250 euro, musimy wydać 25 euro, a tam jest średni akos na poziomie powiedzmy sobie 20% to musimy to przyjąć, czyli powiedzmy sobie, żeby sprzedać produktów za 250 euro, musimy wydać 50 euro. Mhm. To możemy tak sobie policzyć. Więc jeżeli planujemy mniej więcej obrót na poziomie, załóżmy, że ten, ten pierwszy, na który chcielibyśmy sobie wskoczyć, to jest, dajmy na to, 10 tysięcy euro, tak, i chcemy, żeby połowa z tego była organiczna a połowa z tego była reklamowa, reklamowa, no to musimy mniej więcej miesięcznie przeznaczyć 1250 euro na marketing. Tak pira za oko, zupełnie teraz z głowy. No i to jest taki, taki ale to jest case, jeśli mówimy o tym, że chcemy sprzedawać stolików kawowych za 10 tysięcy euro i ten akos generalnie jest jest jeszcze spadnie, znaczy spadnie przy, tej, przy, przy takim wolumenie, bo 10, sprzedać stolików kawowych... Za 10 tysięcy euro, to już byłoby dużo, nie? To już, to już, to już byłoby dużo. Więc i yy, yy, najpierw trzeba sobie pomierzyć, mniej więcej, jaka jest głębokość tego, tego określonego rynku, yy, tej określonej kategorii, yy, ale tak idąc zupełnie z głowy, gdybyśmy takie wartości przyjęli referencyjne, no to można, można sobie tak, tak założyć, że Mniej więcej w budżecie, w przychodzie, w którym chcemy się zawrzeć, to 10% musimy przyjąć, że to będzie koszt reklamy. Taki, taki No Do tego dochodzi oczywiście 15% kosztu prowizyjnego platformy. Dochodzą kwestie zwrotów, dochodzą kwestie jakichś ewentualnie promocji, kuponów, które tam gdzieś mniej więcej zrobimy. Koszty obsługi jeszcze. Koszty obsługi. Dochodzi do tego koszt na przykład takiego Wajna, który jest oczywiście kickstarterem, kickoffem, ale jest, nie? No to jakby. No dziękuję. dobra, ale to dalej są kwoty rzędu tam 1000, 2000 euro. Nie jest tak, że musisz mieć na start 50 tysięcy euro miesięcznie, żeby w ogóle myśleć o wejściu na Amazon. Nie, nie jeżeli masz ograniczoną grupę produktów, którą chcesz tam wprowadzić. No tak, tak. Jakby, czyli możemy sobie zrobić, przyjąć eksperyment taki. Nie wiem, mamy 2000 euro na reklamę, robimy jakąś wąską gamę. I próbujemy tym eksperymentem tak. rozpoznać rynek, czy tak. to w ogóle gdzieś tam żre. Jeżeli będzie żarło, to rozszerzamy, tak. jeżeli nie, to mówimy po roku eksperymentu, że kurczę, może to nie jest ten moment, może nie ten product market fit, albo... Co, ciekawy przykład. Polska marka sprzedająca w większości super Superfarmów i tak dalej, marka, yy, żele pod prysznic, yy, fajny produkt, yy, i pięknie pachnie i piękny branding popularny generalnie bardzo dobrze się sprzedające ale po ponad roku stwierdzili, że Amazon nie jest przygodą dla nich, czy w ogóle marketplace nie są przygodą dla nich, dlatego, że pomiędzy niską wartością produktu, a niestety wysoką pojemnością Pojawił się problem z tym, że koszty logistyki, koszty magazynowania zabijał w ogóle całą ideę biznesu. Mając na uwadze, że byli jeszcze w kategorii szeroko pojętego beauty, gdzie stawki za reklamy są bardzo wysokie, to okazało się, że tam nie było space'u marżowego. Więc istnieją i takie case'y. Ale istnieją i takie case'y, jak na przykład tak abstrakcyjny produkt, który no wymieniam od, od lat. To jest kotwa do płotu i w ogóle wszystko, co jest związane z jakimś tam do it yourself home improvement. Dla mnie abstrakcja, nie? A okazuje się, że gardening w Niemczech to jest jedna z królujących kategorii. Jest... Niska kosztowo, jeśli chodzi o reklamę, co jest super, jest bardzo słabo ograna, jeśli chodzi o branding, o w ogóle specjalistyczne materiały i tym podobne, więc tam mogliśmy się wybić. No i jest e, kategorią, która no jest mega popularna wśród e, seniorów w Niemczech. I okazał, no to jest to, co tak. mówisz, tak, sobie myślę o Niemcach, to. No i okazuje się, że coś takiego, i jeszcze w ogóle model sprzedażny, na który też wpadliśmy, ten przykład też zawsze podaje, ale on jest po prostu ekstralski. Kotwy do płotów, yy, zwykle w Niemczech w tej kategorii kotw do płotów, były sprzedawane w pakietach. No bo jakby sprzedawcom nie chciało się wysyłać i, i pojedynczej kotwy do płotu, no bo to jest coś w wielkości mniej więcej mojej nogi, a ja nie mam małej nogi, <laughs> więc to jest generalnie dość duże i ciężkie. No i oni sprzedawali to w pakietach jak na przykład 10, tak? No i 10 kotw, jak się sprzedają, oni ładują to na palety, siup, no ale ktoś potrzebuje 11, ktoś potrzebuje 9, ktoś potrzebuje 13. No i się okazało, że takich opcji nie ma w sprzedaży. Więc my wpadliśmy na chytry plan, że będziemy sprzedawać to pojedynczo. Oczywiście, jak ktoś kupuje kotwę do płotu, tłumacząc, no to jest taka, wpiszcie sobie w Google, no. <laughs> Żeby zbudować płot, no to potrzeba więcej niż jednej kotwy do płotu. Więc zawsze ten klient kupi więcej niż jedną kotwę do płotu. Jak wchodzi na naszą kartę produktową, wybiera pięć kotw do płotu za pierwszym strzałem, to robi nam 500% konwersji. Momentalnie nam rosła ta konwersja organicznie bardzo wysoko, co spowodowało, że wy, wybiliśmy ten produkt w bardzo krótkim czasie na bestseller. W ciągu pierwszego roku tych kotw się sprzedało za 100 tysięcy euro, nie? więc to było takie wow, nie sądziłem nawet, że w ogóle rynek kod w dupłotu jest tyle warty, a to jeden produkt się za, za taką kwotę mhm. sprzedał, co było w ogóle enormus, absolutnie. No i e, to, to, to pokazało, że jest potencjał nawet w, w, w takich produktach, w których no, nawet byśmy nie, nie, nie śnieli, żeby podejrzewać o to, że rzeczywiście tam można osiągnąć realny sukces sprzedażowy, więc to jest kwestia e, weryfikacji. Oczywiście to, to nie, nie można sobie zrobić czegoś takiego, że okej. Okay. Zamykam oczy i, i lecę, i, i liczyć na to, że się nic nie stanie, no bo raczej się stanie. Po to mamy narzędzie takie jak Helium. Ten, po to jesteśmy my chociażby, że znamy trochę ten rynek, po to są um, różnego rodzaju um, no, poradniki, tak? czyli, czyli te, takie, ale takie specjalistyczne na, na stronach, które rzeczywiście w tym, w tym, w tym, w tym, w tym siedzą, e, które mówią o tym, że na przykład na Statista chociażby, tak, albo Similar Web. Tak. Na tym jest bardzo prosto sobie zweryfikować. Na przykład, co jest trendujące, a co nie. Ale co do zasady, ja produkuję te stoliki kawowe, to nie, pewnie nie chcę się tym zajmować, więc przychodzę do was i zakładam, że to za mnie zrobicie. To nie jest tak, że my zrobimy za, to jest. My no jest bo poprowadzicie poprowadzimy. Ten proces, tak, poprowadzicie to my, my jesteśmy proces, bardziej jak załoga na statku, tak? Mhm. Ale statek jest nadal twój, tak? Tak jest. No i oczywiście, my wiemy, że mamy dotrzeć do z portu Lizbona, do portu Nowy Jork. Więc jeśli będziemy płynąć w kierunku Sao Paulo, to pewnie nie dotrzemy na miejsce albo Ale dotrzemy z większym kosztem. Tak. Ale może po... też będzie fajnie. W zależności oczywiście, co sobie zakładamy jako ten finalny efekt. Jeszcze tak kończąc, inne marketplace oprócz Amazona, w które, które warto rozważyć. Kaufland trenduje. Fajnie trenduje. rozumiem Niemcy czy oni też jakieś inne Niemcy, rynki? Czechy, Słowacja. Teraz, teraz się otwierają na Czechy, Słowację. Alegró wychodzi na Czechy. Jest ruch. Może nie jest to jakiś tam Bóg wie co, ale, ale jest. Ebay w Niemczech. Zawsze warto okupować. Ebay w ogóle, Ebay Niemcy, Francja, Włochy. To jest nadal platforma, na której się, na której się sprzedaje. No i francuski CD discount Fajna, f, fajny marketplace. E, wdzięczny. E, Dlaczego? Zajmuje jedną trzecią rynku. E, ma swoją określoną specjalizację i jest e, taki. Francusko natywne, to znaczy to jest ich, ich nie. nie? Okej, okay, czyli taki odpowiednik naszego Allegro trochę. Można powiedzieć, ale dużo mniejsze, nie. Yy, bo tam jedna trzecia to jest Amazon, jedna trzecia to jest CD Skąd, jedna trzecia pozostałe. Nie? To tak mniej więcej się rozkłada, yy, więc tam rywalizacja z Amazonem jest yy, dużo bardziej, że tak powiem, wyrównana, ale jest fajny marketplace. No, a Francuzi lubią to, to francuskie, więc istotnie. No, jeszcze na, w Niderlandach jest Ball. Yy, to jest e, wysoki próg wejścia. Jest. Trzeba mieć firmę zarejestrowaną w, w Holandii, żeby tam sprzedawać. E, jeszcze jest Otto na rynku niemieckim, tylko tam też trzeba mieć firmę zarejestrowaną, żeby móc sprzedawać na, na, na tym rynku, ale no, co do zasady to polecam polecam Kaufland. No, jeszcze jest rumuński Emag, tylko tam jest e, swoista charakterystyka sprzedaży, no która nam umiarkowanie leży, no bo to jest e, większość za pobranie. A niestety jak... Dużo zwrotów, z tego co rozmawiałem z klientami jest, a propos no, jest, rumuńskiego jest, rynku. Jest, 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 Niestety, zwrotów czy nawet odbitek? Nie? No, odbitek bardziej, tak, tak. A jak odbitka, no to wiadomo, koszty Kocze. koszty logistyczne do pieca. Dokładnie. No, tak. no dobra, dzięki wielkie. Dzięki. E, jakbyście mieli jakieś pytania, to zachęcamy do zadania ich w komentarzach. Zawsze zapominam e, poprosić, żebyście subskrybowali, lajkowali. Na początku mam to robić, ale nigdy nie pamiętam, więc robię na końcu. I dzwoneczek, koniecznie. I koniecznie wiem, dzwoneczek. Daje. <laughs> Wszyscy mówią. Kurczę, nie korzystam. Nie, to chyba notyfikacje są no chyba Tak. No. Więc te dzwoneczki jeszcze. E, jakbyście mieli jakieś pytania, to w komentarzach albo powiedzcie, gdzie można ewentualnie ciebie złapać. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn Damian wiszowaty najprościej. Ja tam chętnie się udzielam, że tak Dobre. powiem, społecznie. Super. Dzięki wielkie. Dzięki, dzięki za oglądanie. Dzięki, do usłyszenia.